Jeśli ktoś, z kim chcesz mieć bliższą relację, bardzo niechętnie wprowadza Cię w krąg Twoich znajomych, to warto się zastanowić, dlaczego. Bo powodów może być kilka. Pierwszy, to ktoś traktuje Cię jako prowizoryczną relację w oczekiwaniu na coś lepszego i nie zamierza wprowadzać je w swoje życie. Drugi powód, to ten ktoś ma już kogoś lepszego. Ale jeszcze trzymacie w rezerwie, nie komunikując ci tego, i oczywiście wprowadzanie cię w jego życie nie ma sensu. Trzeci: to towarzystwo tej osoby jest całkiem inne niż ona ci się przedstawia, i obawia się ona, że widząc je, mógłby zacząć zastanawiać się nad prawdziwością tego, co ona ci o sobie mówi i pokazuje. No bo polskie przysłowie mówi: z kim poprzestajesz, takim się stajesz. Dzisiejszy film, oparty jak zwykle na autentycznym mailu jednego z widzów, Pełen jest błędów popełnianych szczególnie przez ludzi w budowaniu relacji damsko-męskich. Bohater tego maila, nazwijmy go tutaj Piotrem, jest młodym mężczyzną, ale bardzo podobne błędy przytrafiają się obojgu płci w różnym wieku, więc obejrzenie tego filmu przyda Ci się na pewno. Jest on nieco dłuższy, ale dzięki temu znajdziesz w nim do samego końca wiele konkretnych wskazówek i ostrzeżeń oraz zdobędziesz nowe, bardzo praktyczne spojrzenie na to, co Ci się może wydarzyć w związku. Nasz widz Piotr napisał, cytuję Natknąłem się ostatniej czasy na pana kanał na YouTubie i bardzo spodobało mi się, że omawia pan różne problemy w konkretnych sytuacjach życiowych przypadkach i jest to bardzo wartościowa forma edukacji. W związku z tym postanowiłem podzielić się historią swojej krótkiej i dość burzliwej relacji z pewną dziewczyną. Mam nadzieję, że omówi pan ten przypadek w swoim filmie, gdyż teraz, gdy już zdystansowałem się do tej sytuacji, widzę, że mimo bardzo krótkiego czasu było tu wiele błędów i nieprawidłowości. A niektóre zachowania mogą zakrawać na toksyczne red flagi. Koniec cytatu. Dokładnie po to będzie ten film. Dziękuję Piotrze za zgodę na publikację po zmianie personaliów osób tam występujących. Parę słów wprowadzenia do sytuacji. Cytuję. Mam na imię Piotr i jestem studentem 6 roku kierunku lekarskiego. Katarzyna również jest studentką kierunku lekarskiego, obecnie na drugim roku. Całość historia trwa od lipca do koła połowy października. Katarzynę poznałem w szpitalu podczas praktyk wakacyjnych. Oboje studujemy na kierunku lekarskim w dużych miastach oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Od początku oboje czuliśmy do siebie sympatię. Jak tylko była możliwość na przykład wspólnego pójścia na blok operacyjny, czy jakieś badania z pacjentem, to szliśmy razem. Bardzo dobrze nam się rozmawiało. Koniec cytatu. Czyli. Mamy w sumie normalny początek znajomości dwojga młodych ludzi, która po zakończeniu praktyki na początku miała miejsce głównie przez komunikatory, jak cytuję z mailu Piotra. Po około tygodniu pisania zaproponowałem wspólne wyjście do kina, na które się zgodziła, ale zaznaczyła, że wyjeżdża na tydzień, więc możemy spotkać się po powrocie. Przez kolejny tydzień dalej pisaliśmy ze sobą, aż w końcu otrzymałem wiadomość, że wróciła i jeśli nadal chcę, to możemy wyjść gdzieś razem. Nasze pierwsze spotkanie poszło idealnie, a gdy odwiozłem ją do domu na pożegnanie, powiedziała, że było świetnie i jakbym chciał się z nią jeszcze spotkać, to ona jest bardzo chętna. Przez kolejne tygodnie spotykaliśmy się mniej więcej 2-3 razy w tygodniu. Było idealnie, spacerowaliśmy i przesiadywaliśmy ze sobą godzinami, a tematy do rozmów się nie kończyły. Koniec cytatu. Jak widzisz, dotąd nic nie zapowiadało jakichkolwiek komplikacji. To był normalny rozwój znajomości. Ale uwaga, pojawiły się subtelne sygnały ostrzegawcze, cytuję. Już wtedy pojawiły się pierwsze znaki ostrzegawcze dotyczące jej relacji z rodzicami, a szczególnie z matką, które ja, zaślepiony szczerym uczuciem, ignorowałem, mimo że sprawiały mi dyskomfort. Kilkakrotnie zdarzyły się takie sytuacje, że Katarzyna na ostatnią chwilę zmieniała plany, przez jakieś spontaniczne zachcianki jej mamy. Koniec cytatu. No cóż, w dorosłym życiu dobrze jest mieć znajomych, na których możesz polegać, jeśli na coś się z nimi umówisz. Jeśli się z kimś umawiasz i ten ktoś zmienia plany, to nie jest to dobry znak. Pół biedy, jeśli zdarzy się to y, raz i zostaniesz pory uprzedzony, a jeśli taka sytuacja się powtarza, to są dwie możliwości. Możliwość pierwsza: to ta osoba nie szanuje Cię na tyle, aby poważnie traktować umawianie się z Tobą. Jeśli tak jest, to dajesz temu człowiekowi kopa w tyłek i szukasz takich ludzi, którzy będą Cię szanować. Druga możliwość: to masz do czynienia z osobą, która nie ma kontroli nad własnym życiem i jest miotana w tej te i we pod wpływem innych ludzi lub czynników zewnętrznych. W takim przypadku lepiej zostaw takiego człowieka i poszukaj sobie innych ludzi. Nie próbuj usprawiedliwiać takiego zachowania, zwłaszcza jeżeli chcesz wejść z kimś poważniejszy związek, bo po co? Z listu Piotra zacytuję ci kilka przykładów, z których każdy podkreślam każdy z nich powinien spowodować pójście na dystans z taką osobą. Przykład pierwszy cytuję Byliśmy umówieni na niedzielny mecz piłki ręcznej. Pytałem kilka razy, czy to nie będzie problem, bo powiedziała mi, że u niej w domu funkcjonuje coś takiego jak niedziela dla rodziny i w niedzielę musi być w domu, bo rodzice wymagają, że będzie z nimi spędzać czas. Odpowiedziała, że nie będzie problemu, bo załatwiła, że wyjątkowo pozwolą jej wyjść w niedzielę. Gdy jechaliśmy już na mecz, poinformowała mnie, że po meczu musimy szybko wracać, mimo że niedzielny wieczór mieliśmy spędzić wspólnie. Gdy zapytałem co się stało, odpowiedziała, że jak już wychodziła z domu, to złapała ją mama i powiedziała, że idą na koncert muzyki żydowskiej organizowany na rynku i że bardzo naciskała, mimo że wiedziała, że ma plany na dziś. Koniec cytatu. Tutaj warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Katarzyna, studiując na drugim roku, ma około 20 lat, ale najwyraźniej mieszkając z rodzicami, jest podatna na różne zachcianki swojej mamy. Mama, jak wielu rodziców w Polsce, najwyraźniej nie uważa Katarzyny za niezależnego, w sumie dość dorosłego człowieka, tylko za swoją własność, której czasem może dość dowolnie dysponować. To jest w naszym kraju dość rozpowszechnione i nagram o tym specjalny film, jak rodzice wychowują dzieci na swoich niewolników, choćby dlatego warto, żebyś zasubskrywał ten kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś. Sama Katarzyna nie ma jeszcze na tyle wykształconej osobowości. Aby postawić się rodzicom, i być może nawet uważa takie postępowanie mamy za normalne. No, nie mniej ją oceniać, ale gdybym miał 25-letniego syna, a w takim mniejszy wieku jest Piotr, to gdybym mnie zapytał, to doradziłbym mu maksymalnie podtrzymanie luźnej koleżeńskiej znajomości z Katarzyną i rozejrzenie się wśród trochę starszych kobiet, które są bardziej samodzielne. Doradkowo doradziłbym mu oczywiście pracę nad sobą, bo w tym wieku to dla mężczyzny jest bardzo, bardzo potrzebne i później bardzo procentuje w życiu. Wracając do Katarzyny, pokazała ona wiele podobnych zachowań. Na przykład, cytuję: Raz przykładowo byłem z nią umówiony w tygodniu, a o siódmej rano w dniu spotkania dostałem od niej wiadomość, że musimy przesunąć spotkanie. I że nie wie czy w ogóle da radę się spotkać, bo mama wpadła o szóstej do jej pokoju, obudziła ją i poinformowała, że ma 40 minut, żeby się zebrać, bo jadą do dziadków pomóc im z pracami w ogrodzie. To są jedynie dwa przykłady a takich przypadków ze zmianą planów, bo mama coś wymyśliła, było więcej. Koniec cytatu. Jak widać, mamy tu do czynienia z młodą kobietą, z którą po prostu nie da się umówić tak, żeby mieć pewność, że nie będzie zmiany w ostatniej chwili. Tym bardziej, że jak zobaczysz za chwilę, nie ma pewności, czy to faktycznie była mama, czy też mama była alibi i dziewczyna funkcjonowała, mówiąc kolokwialnie, na kilka frontów. Tak czy inaczej, jako mężczyzna, nie rób sobie tego, że zadajesz się z taką osobą. Tylko zadbaj o to, żeby zamiast tego poznać jak najwięcej interesujących kobiet. Niekoniecznie po to, żeby mieć z nimi romantyczny związek, ale po prostu rozszerz krąg znajomych pań. Takie rozszerzenie kręgu znajomych, jak się nauczysz dobrze komunikować z kobietami, jest o wiele łatwiejsze niż myślisz. Dlaczego? No bo większość facetów w naszym kraju jest w tym dość słaba i jako konkurencja eliminuje ci się sama. A jak mówi niemieckie przysłowie, w kraju ślepców jedno oko jest królem. Bardzo Ci w tym pomoże przestudiowanie zestawu naszych książek Relacje 2.0 o sukcesach w relacjach wszelkiego rodzaju, w tym też damsko-mańskich, który w dobrej cenie kupisz w naszym sklepie. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem. Potem już nigdy nie będziesz marnować czasu na słabe znajomości. Wracając do Katarzyny, to w pewnym momencie znajomości to ona wykazała inicjatywę, co jest dobre, cytuję. Poza opisanymi przeze mnie sytuacjami było całkowicie normalnie. Spotykaliśmy się dość często i dużo rozmawialiśmy na komunikatorze. Całość relacji też bardzo szybko szła do przodu, i nadmienię, że było dużo jej inicjatyw. Ja ją kiedyś przytuliłem, ale ona to pierwsza złapała mnie za rękę, jak byliśmy na spacerze, a także ona zainicjowała pierwszy pocałunek. Koniec cytatu. Jak dotąd ładnie, ale zobaczmy, co się działo dalej. Cytuję Piotra: We wrześniu sprawy nieco się skomplikowały, bo miała zaplanowane dużo wyjazdów ze znajomymi. Koniec cytatu: Jeżeli kobieta, mimo bliższej znajomości z tobą, ma zaplanowane dużo wyjazdów z innymi znajomymi, zamiast spędzać ten czas z tobą, to mówi to bardzo wiele o jej priorytetach. Ma ono oczywiście do tego pełne prawo, ale ty też masz prawo nie zadawać się specjalnie ze sobą, dla której jesteś w najlepszym wypadku drugim wyborem, jeśli o spędzanie czasu. A jak się już zadajesz, no to przynajmniej dopasuj twoje priorytety do jej skali ważności. W jednej z zalecanych ci książek znajdziesz zasady Alexa i jedna z nich brzmi, że nie daję nikomu większego priorytetu w moim życiu od tego, który mniej więcej mam u tej osoby. Polecam ci, to jest bardzo dobra zasada: Niech nikt nie robi ci łaski, że spędza z tobą czas. Tym bardziej, że Katarzyna pokazała jeszcze jedno zachowanie, które samo w sobie powinno natychmiast uruchomić u ciebie dzwonki alarmowe. Cytuję: Widzieliśmy się dużo rzadziej, ale mieliśmy cały czas kontakt telefoniczny i przez komunikatory. I tu pojawiła się kolejna rzecz, która mnie nieco zaniepokoiła. Gdy rozmawiała ze mną przez telefon, to bardzo dbała o to, żeby nikt tego nie słyszał i nie widział. Gdy była na wyjeździe ze znajomymi, to wychodziła nie tylko z pokoju, ale z całego budynku. Gdy była z przyjaciółką w Belgii u wujka, rozmawiała ze mną tylko wtedy, jak przyjaciółka brała wieczorem prysznic i dodatkowo wychodziła na balkon. Gdy przyjaciółka kończyła prysznic, często przerywała dosłownie w pół zdania i mówi, że już wyszła z łazienki i musi kończyć koniec cytatu. Teraz powiem ci coś, co będzie bardzo niewygodne. Takie zachowanie dość jednoznacznie wskazuje, że prawdopodobnie była tam z innym facetem. No chyba że będąc bi, miała obok twojej też, relację z tą koleżanką, która była nią zazdrosna. Oczywiście, jak odbierasz telefon w towarzystwie, to elegancko odchodzisz na bok, to jest jasne. Ale ten numer z telefonowaniem, podczas kiedy przyjaciółka brała prysznic, no jest niestety dość jednoznaczny. Jak coś takiego widzisz, to lepiej porzuć nadzieję na poważniejszy związek i rozstań się z takim człowiekiem. Ewentualnie dobrze się zabezpieczając, traktuj relację czysto rozrywkowo towarzysko. Jeśli te opisane przed chwilą możliwości wydają ci się mało prawdopodobne, to uwierz, mówi to facet, który w życiu już bardzo wiele widział i wiele sam przeżył. Zastanawiające jest też, że Katarzyna wróciła z tych wyjazdów zmieniona, cytuję. Po powrocie z tych wyjazdów, gdy się widzieliśmy, też zachowywała się już nieco inaczej. Często zdarzały się sytuacje, że jak się spotykaliśmy, to już na miejscu mówiła rzeczy typu dziś będzie krótko, bo mam wyczerpaną baterię społeczną albo że obiecała, że wróci wcześniej do domu, bo chce spędzić czas z rodziną. Jednocześnie okazywało się, że, np. Na następnego dnia, szła wieczorem na imprezę do koleżanki na 30 osób i wtedy już nie miała wyczerpanej baterii społecznej ani potrzeby spędzania czasu z rodziną. Koniec cytatu. Jak widzisz takie zachowania, a szczególnie i zmianę tego rodzaju, jak u Katarzyny, to zdecydowanie zastosuj to, co przed chwileczką powiedziałem o przyszłości takiej relacji. Nie lub sobie lepiej złudzeń i nie cierp tak jak Piotr. Cytuję. Sprawiało mi to dużo bólu, bo czułem się mocno spychany na drugi plan i że wszystko nagle jest ważniejsze ode mnie. Ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że znamy się dość krótko i że ma jakieś plany i zobowiązania, więc nie robiłem z tego afery. Koniec cytatu. Zacznijmy od tego, że Piot najwyraźniej nigdy nie był na pierwszym planie, tylko budował sobie takie złudzenia. To się często zdarza. Co gorsza, starał się Katarzynę usprawiedliwiać, no chyba tylko po to, żeby tego złudzenia sobie nie niszczyć. Młody kolego, pamiętaj, jak ktoś chce z tobą być, to zawsze znajdzie sposób, a jak nie chce być, to zawsze znajdzie jakąś wymówkę. Katarzyna najwyraźniej była dobra w tym drugim, co zresztą jeszcze zaraz, jeszcze raz dokładniej zobaczysz. Piotr jeszcze próbował w dorosły sposób porozmawiać z Katarzyną. Cytuję. Postanowiłem z nią jednak jakiś czas później o tym porozmawiać, że były takie sytuacje i sprawiły mi przykrość. Odniosła się do tego w taki sposób, że ja jestem stosunkowo nowym elementem jej życia, i że rodzina jest dla niej bardzo ważna, i jej starzy znajomi też, i że ona jest dla siebie najważniejsza, i jej studia i kariera są dla niej na pierwszym miejscu, i dlatego tak to jest. Koniec cytatu. Masz potwierdzenie tego, co powiedziałem przed chwilą, że nigdy nie byłeś pierwszym priorytetem tej kobiety? Przynajmniej szczerze powiedziała ci, jak to jest. I to należało po prostu przyjąć do wiadomości i podjąć działania, po czym niezwłocznie właśnie dopasować całe swoje podejście i najlepiej zacząć rozglądać się za innymi interesującymi kobietami, a Katarzynę no, potraktować podobnie jak ona Ciebie, czyli jako niezbyt znaczący umilacz czasu, wtedy kiedy nie będziesz miał nic innego do roboty. Piotr zamiast tego popełnił kolejny błąd, cytuję. Ostatecznie w ostatnim tygodniu września, przed wyjazdem na studia, zapytałem ją, czy chciała być oficjalnie moją dziewczyną. Zgodziła się. Koniec cytatu. Przyjmij kolejną radę doświadczonego faceta. Jeśli musisz pytać kobietę, czy jesteście w związku, a nie jest to oczywiste, to nie masz związku, tylko własne złudzenia i marzenia. Może to być dlatego, że jest po prostu za wcześnie na bliższy związek, ale nie przyspieszysz tego procesu, pytając w ten sposób. Przynajmniej wśród ludzi w miarę dorosłych, bo o nastolatkach teraz nie mówimy. Sam kiedyś popełniałem ten błąd, bo nikt mi tego nie powiedział. Ty już teraz wiesz ode mnie. Możesz w relacji, która się już dość dobrze rozwinęła, ewentualnie zapytać, czy umawiacie się na wyłączność, ale to jak już jest faktycznie, jesteście razem. I oczywiście nie rób tego zbyt wcześnie. Lepiej miej po twojej stronie różne opcje i patrz, jak rozwija się ta znajomość. Pominąwszy to jedną sprawę, Piotr zrobił jeszcze jedną rzecz dobrze: cytuję. Jednocześnie odbyliśmy szczerą rozmowę o tym, że właśnie ostatnio rozpadł się związek jej koleżanki, bo zabrakło komunikacji i szczerości i że my będziemy ze sobą od razu szczerze rozmawiać, żeby jakieś drobne błędy naprawiać, nim się nawarstwią. Dodatkowo zapytała, czy jak będziemy już każdy w swoim mieście, to pasuje mi taka częstotliwość komunikacji, że będziemy do siebie wieczorem dzwonić i dodatkowo wymieniać się wiadomościami w komunikatorze w czasie dnia. Na co przystałem. Koniec cytatu. Obustronna deklaracja otwartej komunikacji to bardzo dobra rzecz. Pod warunkiem, że obie strony tego się potem trzymają. Tutaj właśnie jest duży plus dla Piotra, bo wiele osób obawia się porozmawiać z partnerką bardzo otwarcie, w obawie, że w rezultacie mogą ją stracić. Pamiętaj, że może stracić tylko coś, co faktycznie masz. Albo stracić jedynie swoje złudzenia. Jeśli w rezultacie otwartej komunikacji tracisz partnerkę, to raczej straciłeś właśnie takie złudzenia. I to jest długofalowo coś dobrego dla Ciebie, bo pozwala ci na poszukanie kogoś ci bliskiego, bliskiego naprawdę. U Piotra złudzenia trwały jeszcze przez chwilę, choć miał on przebłysk nadziei, bo Katarzyna zgodziła się poznać jego znajomych. A potem pozornie było nieźle, cytuję. Ja wtedy powiedziałem, że skoro ona poznaje moich znajomych, to ja też chcę poznać jej przyjaciółki. Bardzo niechętnie, ale się zgodziła. Ostatecznie wszystko poszło z planem, moi znajomi ją bardzo polubili, potem na spotkaniu z jej znajomymi było bardziej niż w porządku. Jej przyjaciółki zdawały się być mną zachwycone i wpadły na pomysł wspólnego wyjazdu do Wiednia i żebyśmy też razem pojechali gdzieś wszyscy na Sylwestra. Katarzyna nie dała po sobie poznać, że coś jej się nie podoba. Koniec cytatu. Jak już powiedziałem na samym początku, jeżeli ktoś, z kim chcesz mieć bliższą relację, bardzo niechętnie wprowadza cię w krąg Twoich znajomych, to naprawdę, naprawdę warto się zastanowić, dlaczego. Bo, jak powiedziałem, powodów może być kilka. Pierwszy, ktoś traktuje cię jako prowizoryczną relację w oczekiwaniu na coś lepszego. To się często zdarza. Drugi powód, druga strona ma już kogoś lepszego, ale jeszcze trzyma cię w rezerwie na wszelki wypadek, nie komunikując ci tego. Trzeci, to towarzystwo tej osoby jest całkiem inne, niż ona ci się przedstawia i obawia się, że widząc je, mógłbyś zacząć zastanawiać się, jaka ona jest naprawdę, jeżeli przebywa w takim towarzystwie. Coś w tym przecież jest, że stanowimy średnią kilku osób, z którymi mamy najbliżej do czynienia. Powtarzam te przypadki, bo ignorowanie tych możliwości to częsty błąd zakochanych facetów. Z którym przypadkiem miał do czynienia Piotr, jak myślisz? No, zobaczmy teraz, co wynikło dalej. Cytuję: Pod koniec tygodnia zaproponowałem, że może tym razem ja wpadnę do niej w odwiedziny, zastrzegając, że jak nie chcę, to nic się nie dzieje, po prostu wrócę na weekend do domu. Powiedziała, że mnie zaprasza. Przez kolejne kilka dni planowaliśmy, jak spędziliśmy weekend. Koniec cytatu. No, na razie nic złego, ale patrz, jak wyglądało to spotkanie, na które Katarzyna przecież zaprosiła Piotra, który przejechał do niej kilkaset kilometrów. Cytuję: Gdy w piątek wieczorem dojechałem na miejsce, czułem już, że coś jest nie tak. Była bardzo oziębła i zdystansowana, żadnego pocałunku, żadnego przytulenia, bardzo mało mówiła. Koniec cytatu. To już był bardzo zły znak. Który powinien natychmiast prowadzić do rozmowy wyjaśniającej sytuację. Piotr tego nie zrobił, i rano, niestety, miał bardzo, bardzo zimny prysznic. Cytuję. Następnego dnia rano o ósmej obudził mnie jej budzik. Wstała i powiedziała, że musimy porozmawiać. Powiedziała, że chce zakończyć naszą relację całkowicie, że mnie nie kocha, nigdy nie kochała i nie potrafi się we mnie zakochać. Koniec cytatu. Bum! <taki> Takie wyznanie w takich okolicznościach? Powinno spowodować natychmiastowe spakowanie się Piotra, i wyjazd do domu i ostateczne zakończenie znajomości na zawsze. Wszelkie próby w cudzysłowie naprawiania takiego związku są niepotrzebną stratą czasu. Jak ktoś, z kim miałeś relację uznaną przez Ciebie za bliską, mówi Ci coś takiego, to mówisz jedynie dziękuję za szczerość i życzę Ci szczęścia. I to jest wszystko. Nie wdawaj się w bezsensowne dyskusje, bo ten związek już nie istnieje. Zaakceptuj to i ruszaj na poszukiwanie następnej partnerki. Piotr postąpił jednak jak większość młodych mężczyzn, cytuję. Jak zacząłem z nią rozmawiać, to powiedziała, że źle się czuje w tej relacji, i jako przykład podała, że ona czuje taki obowiązek. Kontaktowanie się ze mną jako moja dziewczyna, ale nie czuje takiej potrzeby i że ją to męczy. Ponadto powiedziała, że nie potrafi się otworzyć przede mną i nie potrafi się zaangażować i nie umie się podzielić ze mną swoim życiem i że ona chce mieć to swoje życie tylko dla siebie i z nikim go nie dzielić. Koniec cytatu. Pamiętacie treść jednej z poprzednich rozmów Piotra? No mamy tutaj powtórkę z rozrywki, tylko dlatego, że Piotr, jak zresztą wiele osób, tolerował fakt, że nie był najważniejszą osobą dla tej kobiety, podczas kiedy sam traktował relację absolutnie serio. W rezultacie usłyszał od niej, znowu cytuję, wypowiedziała też znaną mi już dobrze sentencję o tym, jak to ona jest najważniejsza dla siebie i komfort i studia i kariera też są dla niej najważniejsze i musi postawić je na pierwszym miejscu. Dodała na końcu, że to nie moja wina i że nie chodzi o mnie, bo nie dojrzała do związku i na dzień dzisiejszy nie potrafiłaby zbudować związku z żadnym mężczyzną. Koniec cytatu. Na plus tej kobiecie można zaliczyć, że nie obwiniała Piotra za niepowodzenie związku, co mogłoby dodatkowo naruszyć jego poczucie własnej wartości. A takie rzeczy się zdarzają. No, nie wszystkie kobiety takie są. Za to zrobiła coś, co Piotr powinien już od dawna zrobić w stosunku do niej: A mianowicie, cytuję: Dodała też, że zrywamy kontakt całkowicie, że mam spakować swoje rzeczy, wyjść i więcej się już nigdy nie zobaczymy. Zostajemy dla siebie obcymi ludźmi i że już kupiła mi bilet na pociąg. Miałem półtorej godziny, żeby się wynieść. Podacie zakupu biletu, wiem, że kupiła go wcześniej i miała go już przygotowanego, jak do niej jechałem. Koniec cytatu. No, czyli to była zaplanowana akcja. No szkoda, że kaszarzyna fatygowała Piotra te kilkaset kilometrów, zamiast po prostu zakomunikować mu to, co postanowiła. Piotr całkiem niepotrzebnie jeszcze po tym próbował coś zrobić, cytuję. Zapytałem, czy to ostateczna decyzja i że możemy spróbować to jakoś przepracować, bo bardzo ją lubię i szkoda byłoby tak całkowicie to wszystko skreślać, bo może jakieś drobne zmiany to mogą naprawić, ale ona powiedziała, że jest zdecydowana i że tak to kończymy. Koniec cytatu. Pamiętaj, Nigdy, nigdy nie negocjuj uczuć z drugim człowiekiem, bo to nie tak działa. Jak ktoś cię nie chce, to po prostu pożegnaj się i zapomnij taką osobę, bo na świecie czekają miliardy innych ludzi. Postępuj zgodnie z moją zasadą entuzjastycznego współdziałania, bo ja robię prawie wyłącznie te rzeczy i z tymi ludźmi, gdzie obie strony naprawdę cieszą się z tego, że to robimy. W ten sposób unikniesz marnowania twojego czasu, energii i poczucia własnej wartości. Piotr też już dawno powinien zrobić to, co potem jeszcze zrobiła Katarzyna. Cytuję: Po około tygodniu zablokowała mnie na Facebooku, zniknęła mi z listy znajomych, a w Messengerze zbli zniknął całkiem wątek konwersacji z nią i nie mogłem jej w ogóle wyszukać. A po dwóch tygodniach od zerwania zablokowała mnie na Instagramie, mimo że po rozstaniu się do niej nie dzwoniłem, nie pisałem i nie podejmowałem żadnych prób kontaktu z nią. Koniec cytatu. Teraz wszystko jedno, jakiej płci jesteś, choć mówię to teraz szczególnie do mężczyzn. Jeżeli człowiek, który Ci się podoba, nie daje Ci takiego stopnia ważności w Twoim życiu, jak Ty jemu, to nie przekonuj, nie zdobywaj, nie namawiaj tylko rozejrzyj się za kimś, kto doceni relację z Tobą bardziej. Jeśli szukasz poważnego związku, to nie jełdź się na bycie zapychaczem nudy czy jakąś tymczasową prowizorką pracuj nad sobą, to zwiększysz szansę powodzenia i znalezienia takiej właśnie wartościowej osoby, bo są też wartościowe kobiety i wartościowi mężczyźni na tym świecie. Prawie całą potrzebną wiedzę do tego znajdziesz w naszej nowej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, gdzie na ponad 300 stronach w bardzo praktyczny sposób poruszyliśmy większość sytuacji, których będziesz miał do czynienia właśnie w tego rodzaju relacjach. No i zacznij wreszcie korzystać z doświadczeń tych, którzy mając konkretne doświadczenia i udane związki, Otwarcie się z tym dzielą, a nie jakichś anonimowych, bojących się pokazać twarz tchórzy czy ponurych przegrywów w sprawach damsko-męskich, których też jest sporo w internecie. Zrób to dla Twojego dobra. Piotrowi bardzo dziękuję za szczegółowe opisanie jego historii i zgodę na anonimową publikację. To pomoże wielu innym ludziom, nie tylko młodym mężczyznom. Życzę Ci Piotrze powodzenia w dalszym życiu i wielu udanych relacji z wartościowymi kobietami. Pracując umiejętnie nad sobą, zobaczysz, że będziesz miał coraz lepsze partnerki, bo w sumie masz dobrze poukładany w głowie i potrafisz komunikować, co jest bardzo dobrym początkiem. Pozwól, że w ramach podziękowania z mojej strony wyślę Ci mailem e-book sukcesu w relacjach damsko-męskich do przestudiowania, bo na Twoich studiach masz już pewnie aż za wiele opasłych książek papierowych. Drogi widzu, jeżeli chcesz być poinformowany o bezpłatnych spotkaniach ze mną i otrzymywać inne wartościowe informacje, to zapisz się na mój newsletter. Link masz tutaj poniżej i o opisie oczywiście też. Obejrzyj jeszcze koniecznie ten film. A jeśli to wideo wzniosło coś istotnego do Twojego obrazu świata, to proszę, polajkuję i poleć innym. To jest poważna tematyka i algorytm YouTube'a niekoniecznie promuje takie rzeczy, a mogłoby z tego skorzystać wielu, szczególnie młodych ludzi. Pomóż mi do nich dotrzeć. Im więcej ludzi będzie miało dobre relacje, w tym lepszym świecie my wszyscy będziemy żyli. Do zobaczenia.